Tutaj właśnie została zasygnalizowana przez pana z WZU problem, w którym należałoby pójść, czyli poprzez naciski, poprzez jakieś lobby grudziąckie, chociażby parlamentarzystów, bo to by było najbardziej skuteczne, właśnie w kierunku wprowadzenia tych decyzji, wprowadzenia tego sprzętu jako sprzętu wojskowego. Ja nawet nie wyobrażam sobie tego, jak dana mogłaby paść z takiej listy. No przecież to jest typowo wojskowy sprzęt, sprzęt bojowy, jeszcze tam w tych latach 70. uważany za super technika, na dzisiaj na pewno nie. Natomiast nie wiem, jak można traktować tego typu sprzęt nie jako sprzęt wojskowy, sprzęt uzbrojenia, czy inaczej, tak jak jest delegacja ustawowa, uzbrojenie i sprzęt wojskowy. No dane akurat inaczej nie da się zakwalifikować. I myślę, że tutaj ten kierunek, który panowie obraliście, jest słuszny, ale właśnie, żeby bardziej aktywować to tam w Komisji Obrony Narodowej, bo tam można skutecznie ewentualnie zadziałać w tym zakresie, który mógłby być korzystny dla was. Natomiast nie wiem, czy niekoniecznie dla Ministerstwa Obrony Narodowej, bo ten model remontu, który pan podał, panie prezydencie, on może być bardzo skuteczny, ponieważ ten sprzęt wojskowy bardzo często stoi na konserwacji, z niego się nie strzela. Są zespoły, które nie przepracowały tam ani resursu, ani nawet nie przepracowały często tego limitu pogwarancyjnego po remoncie jakimś poprzednim. I to często są to są części, które w bardzo prosty sposób można pozyskać i wykorzystać do remontu. Dlatego te ceny zaporowe mogą być takie duże i Ministerstwo Obrony Narodowej zachętnie z tego nie odstąpi, bo to jest o wiele tańszy remont, wykorzystując ten fundusz remontowy, który gdzieś tam na placach stoi, a często jest tak, że tam są armata, haubice, które albo oddały kilka strzałów, a może nawet w ogóle nie oddały.